Tangram to chińska łamigłówka znana od około 3000 lat. Składa się z siedmiu elementów, które są różnymi figurami geometrycznymi. Które z tych figur są identyczne? Na samym początku filmu mam do Ciebie pytanie. Czy według Ciebie te dwa trójkąty są identyczne? Ten trójkąt ma boki 2, 4 i 5, a ten trójkąt też ma boki 2, 4 i 5. Gdy obrócę ten trójkąt i przesunę go w miejsce drugiego, idealnie się nałożą. To znaczy, że te dwa trójkąty są identyczne. W matematyce takie figury nazywamy figurami przystającymi. Tutaj mamy dwa trójkąty przystające. Mają taki sam kształt, czyli odpowiednie boki równej długości i odpowiednie kąty równej miary. Cechą, dzięki której stwierdziłem, że te dwa trójkąty są przystające, nazywamy bok-bok-bok. W skrócie BBB. Te trójkąty są przystające, ponieważ trzy boki w jednym trójkącie mają taką samą długość jak trzy boki w drugim trójkącie. Czas na pierwsze zadanie. Mamy tutaj dwa trójkąty: ABC oraz DEF. I z treści zadania wiem, że są one przystające. Zapisuję to w taki sposób. Trójkąt ABC. Jest przystający do trójkąta DEF. Popatrz na te dwa trójkąty. Wiemy, że są przystające, czyli identyczne. Mają takie same boki i takie same kąty. Ale długości kilku boków nie znamy. Uzupełnijmy brakujące długości boków. To zadanie na teraz. Spójrzmy na ten bok. DF leży przy kącie prostym. A w tym trójkącie przy kącie prostym mamy trójkę i czwórkę. Skoro te dwa trójkąty są przystające, czyli identyczne, to tu musimy mieć 3, a tutaj 4. W obu trójkątach mamy bok 3 i bok 4. To jaką długość ma ten bok? Musi mieć 5. Trzeci bok obu trójkątów ma długość 5. A czy możemy powiedzieć, że dwa trójkąty są przystające, gdy nie znamy wszystkich boków? Popatrz na te dwa trójkąty. Czy są one identyczne? Te dwa trójkąty są trójkątami przystającymi. Mamy 2 i 3, i tutaj też mamy 2 i 3. Ale kąt pomiędzy tymi bokami musi być identyczny. Tutaj, pomiędzy dwójką i trójką, mamy kąt prosty. Tutaj pomiędzy dwójką i trójką też mamy kąt prosty. Taka cecha przystawania trójkątów nazywa się bok, kąt, bok. W skrócie BKB. W obu trójkątach mamy dwa identyczne boki i kąt, który leży pomiędzy tymi bokami. To teraz pytanie do Ciebie. Czy ten trójkąt jest przystający do obu tych trójkątów? Możesz teraz zatrzymać film. Pomyśleć przez chwilę, a potem puścić dalszą część wideo. Te dwa trójkąty nie są trójkątami przystającymi. Dlaczego? Mimo, że mamy dwa takie same boki, 2 i 3, i tutaj też jest 2 i 3, to pomiędzy tymi bokami mamy różne kąty. Tu jest kąt prosty, a tutaj pomiędzy dwójką i trójką. Nie ma kąta prostego. Te trójkąty nie są przystające czyli nie są identyczne. Popatrz. Wiemy, że te dwa trójkąty są trójkątami przystającymi. W tym trójkącie mamy boki o długości 5, 6 i kąt 35 stopni, który leży między tymi bokami. A w tym trójkącie nie wiemy, który z boków to 5. Czy potrafisz wskazać, który to bok? Zobacz, jak położone są boki i kąty. Ten kąt 35 stopni leży pomiędzy bokiem o długości 5 i bokiem o długości 6. Ten trójkąt jest przystający, czyli identyczny. Kąt o mierze 35 stopni musi leżeć pomiędzy bokiem o długości 5. I bokiem o długości 6. 35 stopni, tu jest szóstka, to ten bok musi mieć długość 5. Te trójkąty są przystające, czyli możesz je na siebie nałożyć. W tym przypadku musiałbym wziąć ten trójkąt i przewrócić go na drugą stronę. Wtedy otrzymam ten trójkąt tutaj. W tym filmie nie mogę tego zrobić, ale możesz narysować takie trójkąty u siebie, wyciąć je. I spróbować na siebie nałożyć. Opowiedziałem Ci o dwóch cechach przystawania trójkątów: BBB, czyli w obu trójkątach mamy takie same boki, i BKB, czyli mamy dwa takie same boki i taki sam kąt, który leży pomiędzy tymi dwoma bokami. Trzecią cechą przystawania trójkątów jest KBK. Co mogę rozszyfrować jako kąt-bok-kąt. Kąt. Te dwa trójkąty, które widzisz tutaj, są przystające i mogę to stwierdzić, korzystając właśnie z tej cechy. Kąt-bok-kąt. Kąt. Zobacz. Mamy tutaj dwa kąty: 30 i 45 stopni. W tym trójkącie także mamy kąty 30 i 45 stopni. Czyli dwa kąty mają taką samą miarę. Dodatkowo musimy mieć jeden taki sam bok. Bok, który jest pomiędzy tym kątem a tym ma długość 6. I dokładnie tak samo jest w tym trójkącie: 30, 45, a ten bok ma długość 6. Czas na ostatni przykład. Sprawdźmy, czy te dwa trójkąty są trójkątami przystającymi. W tym filmie opowiedziałem Ci o trzech cechach, dzięki którym możemy stwierdzić, czy trójkąty są przystające. Pierwszą z nich było bok, bok, bok. Czy możemy sprawdzić, że te dwa trójkąty mają trzy takie same boki? Nie, nie znamy długości wszystkich boków. To może druga cecha bok, kąt, bok. Aby trójkąty były przystające, dwa boki muszą mieć taką samą długość, a kąt, który leży pomiędzy nimi, musi mieć taką samą miarę. Ta cecha przystawania trójkątów nie sprawdzi się też tutaj, ponieważ znamy tylko po jednym boku w każdym trójkącie. To może trzecia cecha: kąt bok kąt. Musimy mieć dwa takie same kąty, a bok, który leży pomiędzy tymi kątami, ma mieć taką samą długość. Spróbujmy uzupełnić brakujące informacje na obrazku. Czy możesz policzyć miarę tego kąta tutaj? Pamiętaj, suma kątów w trójkącie to 180 stopni. Gdy od 180 stopni odejmę miarę tego kąta i miarę tego kąta otrzymam 37 stopni, czyli miarę tego kąta o tutaj. Czy możemy pokazać, że te dwa trójkąty są przystające? Tak. Możemy tu skorzystać z cechy kąt bok kąt. Zobacz, mamy dwa takie same kąty, a bok, który leży pomiędzy tymi dwoma kątami, ma taką samą długość. Te dwa trójkąty są trójkątami przystającymi i skorzystałem tutaj z cechy kbk, czyli kąt bok. Kąt. Są takie pary trójkątów, które mają taki sam kształt, czyli odpowiednie boki równej długości i odpowiednie kąty równej miary. Możesz je rozpoznać sprawdzając jedną z trzech cech przystawania trójkątów: bok-bok-bok, bok-kąt-bok bok, bok, kąt, bok, i kąt-bok-kąt. Bok, kąt. Podobał Ci się ten film o trójkątach przystających, obejrzyj całą playlistę o trójkątach, a po więcej materiałów zajrzyj na naszą stronę pistacja.tv.